Zdrowia, szczególnie dla tej normalnej Ameryki, czyli konserwatywnej, czyli Bóg, honor i ojczyzna, czyli uczciwość, rodzina, uczciwość i tradycje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce, w niektórych miastach to są po prostu bandyckie kartele, no i państwo przestaje sobie radzić. Państwo sobie przestaje radzić, a to wszystko z powodu tego, że powiedzmy, że lewactwo no szantażuje. Lewactwo szantażuje społeczeństwo, lewactwo szantażuje policję. Jest strasznie. Walka z policją na poziomie takim społecznym, na poziomie takim dzielnicowym, na poziomie tych bojowników o sprawiedliwość społeczną i wśród polityków jest nieprawdopodobna. Teraz ostatnio były takie informacje, to były tragiczne informacje z Meksyku. Tam Mormoni zabito kilka osób, parę matek, dzieci, jakichś facetów, i to są Mormoni, którzy z Utah w zasadzie w latach 1920 przesiedlili się z Ameryki do Meksyku, no i tam były kolonie już powiedzmy od 100 lat. Dlaczego oni 100 lat temu poszli? No dlatego, że w Ameryce jest nieprawne, nielegalne wielożeństwo, no i to było wymagane w Ameryce, i Mormoni z tego wielożeństwa po prostu zrezygnowali, a ci, co nie zrezygnowali, to się przeprowadzili do Meksyku. No i w Meksyku gangsterzy, bandziory, najróżniejsze elementy kryminalne po prostu wziął ich tam, zabił. Oni mieli jakieś tam pieniądze, byli dosyć bogaci. No ale to jest tragedia. No ale te brutalne mordowanie, no to odbywa się w zasadzie na codziennie w Ameryce. W weekend w Chicago, no to tam ginie 2, 3, 4, 5, 10 osób ginie. No i w zasadzie, no ludzie mówią, że giną, no ale to nie jest tak przekazywane, jak powiedzmy te 10 osób w Meksyku raz na parę lat. Bandyci, no kryminaliści z reguły, no to walczyli pomiędzy sobą, no była taka umowa, że się nie zabija, no niby tak mówią, że była taka umowa, że się nie zabija rodzin, no ale bardzo często właśnie jednak się zabija rodziny. No i przychodzi do takich sytuacji, że w zasadzie nawet w St. Louis to 14 ofiarami było 14 dzieci w sumie zabitych w ciągu trzech miesięcy, od maja do lipca, a tylko kiedy? August, no to jest lipiec, sierpień. W sierpniu było jedno aresztowanie. Dlaczego tak się dzieje? No bo dzieje się tak, że bo w zasadzie to jest... dzieje się tak, no bo Murzyni, no bo to jest wśród Murzynów, oni nie sypią, oni po prostu nie sypią, oni nie doradzają policji, oni nie zeznają. Tam jest taki kod, w zasadzie bandycki, knajacki, więzienny kod, że tam nikt nie powie, co się dzieje. Nawet rodzeństwo zabitych ofiar mówi, że nie będzie rozmawiało z policją, że oni to sami załatwią. Także to jest straszne. W 2018 roku były takie studia przeprowadzone przez Washington Post. Washington Post, no to jest gazeta. No i oni sprawdzali, zrobili taką mapę 55 tysięcy morderstw w 55 miastach. No i tam się okazało, że w zasadzie są pół kilometra na pół kilometra miejsca, gdzie po prostu są te nieprawdopodobne ilości morderstw. No i w zasadzie policja nie znajduje tych morderców. Tam jest bezkarność jest po prostu nieprawdopodobna. W Chicago jeden gang porwał 9-letniego brata
który był czynny w innym gangu. No i w zasadzie wykonali na nim egzekucję jako, no jako kara na tego dorosłego przywódcę drugiego gangu. Tak, tak że biorą się za rodzinę. Słyszy się, czy czyta się o takich rzeczach, że niektóre dzieci są zabijane w rękach matek nawet, w rękach matek, czy dzieciaki, kiedy poszły na Halloween zbierać cukierki, no to też jeden gang wykonuje egzekucję na tych dzieciach innych gangsterów, no ale dzieciaki też same w sobie są po prostu bandziorami, jak w Afryce. Niedawno było taka, w Waszyngtonie była grupa, która napadła 12-14 dzieciaków w wieku od 12 do 16 lat, zaatakowały dwóch facetów, no i skopało ich po prostu do śmierci. No i wszyscy oni byli czarni. Wszyscy oni byli czarni. W Minneapolis tak samo było grupka między innymi dziewczyny i chłopaki też zaatakowali niewinnych ludzi. No i ciągle to jest właśnie te afrykańskie kopanie i walenie jednej, czy dwóch, czy trzech osób po prostu aż do śmierci. Te wszystkie dzielnice, te Pekiny, te bandyckie miejsca, te zakazane zakapiory, no to jest to niskodochodowe dzielnice, no i są z reguły murzyńskie. Murzyńskie troszeczkę mniej. Większość to są czarni, tam brązowych to jest mniej, no i oni się w zasadzie to jakoś zaczyna się to izolować, co się robią jakieś takie getta z wyboru. Dlaczego z wyboru? No bo jeżeli stamtąd nikt nie idzie do policji, z tych czarnych obywateli nikt nie idzie do policji, a w ogóle nikt nie idzie do policji, czy biali, czy żółci, czy brązowi, nikt nie idzie do policji, no bo policja po prostu teraz ma przegrane w gazetach, w telewizji, wśród tych środków masowego przekazu, po prostu policja to jest wróg. Wróg. Grupki takie, jakie Black Lives Matter, czyli czarne życia mają znaczenie, ciągle tylko koncentrują się na tym, że jakiś bandzior z karabinem, czy z nożem, czy złodziej, policja coś mu zrobi, no i oni się koncentrują na tym, że ten człowiek czy w trakcie popełnienia przestępstwa, czy popełnieniu przestępstwa ginie, no to oni winią tą policję. No i teraz policja w zasadzie nie ingeruje. Policja stoi z boku, policja nie wchodzi w te dzielnice, policja wie, że jak wejdzie w te dzielnice, to i tak nikim nie pomoże. I jest tak, że nie ma żadnej rekrutacji. 70% tych komend policyjnych w Ameryce to ma problemy ze znalezieniem ludzi. W Minneapolis to tam jest tam, gdzie tych dużo muzułmanów przyjechało, no i też o tym się nie mówi, powiedzmy, no to jest 6 tysięcy, w ciągu roku było 6 tysięcy, policja nie pojechała w miejsca, gdzie były dzwonione 911, czyli 911, to jest ten telefon policyjny, no a to było związane z gwałtami, ze strzelaninami, czy z napadami z bronią w ręku, czy z złamaniami. Także 6 tysięcy spraw, czy sytuacji, kiedy policja mogłaby zareagować, a nie zareagowała, no bo nie mają ludzi, nie mają po prostu ludzi. No i teraz wszyscy ci politycy, wszyscy ci
profesorkowie z tych najróżniejszych uczelni w tym samym czasie płaczą o to, że jest w zasadzie, że są ofiarami, że jest desperacja, że wszystko się rozwala. No a w tych to są po prostu killing fields, to są pola śmierci, to są miejsca, gdzie dzielnice, gdzie ludzie normalni, powiedzmy 80% czy 90% tych ludzi jest normalna i jest terroryzowana przez 10 czy 20%. I to jest te pola śmierci w zasadzie, czy dzielnice śmierci, czy ulice śmierci. No to jest straszne, żebyśmy w 2019 roku mieli coś takiego w Ameryce. No ale dlaczego tak się dzieje? No bo większość tych dobre dusze, te lewackie, ci liberałowie, ci socjaliści, tłumaczą, że to jest wina niewolnictwa. Niewolnictwo, które skończyło się 150 lat temu, niewolnictwo, które w czasie wojny secesyjnej, czyli tej cywilnej, zginęło 500 tysięcy białych żołnierzy. Północ walczyła przeciw południu i zginęło 500 tysięcy ludzi, a dzisiaj ludzie jeszcze ciągle mówią, że te strzelaniny w Chicago i te 10 osób zabitych w Chicago, to jest ciągle wina tych sytuacji sprzed 150 lat. No to jest po prostu idiotyzm, to już nawet nie jest śmieszne, to już jest po prostu tragiczne, że ludzie są w stanie wmawiać grupie społecznej Murzynów, że to nie ma żadnej winy z ich strony, że oni nie muszą się wziąć sami za siebie, że oni nie muszą się poprawić, żeby dzieci miały ojca. Nic o tym nie jest powiedziane. 70% dzieci w Ameryce murzyńskich, powiedzmy, dlatego, że jest opieka społeczna i ten zasiłki i tak dalej, no to tak się zrobiło, że w zasadzie te matki nie chcą zgłaszać tych prawdziwych ojców, no a ojcowie w zasadzie nie chcą się przyznawać, no bo by musieli płacić alimenty, no i bardzo często po prostu nie żyją z nimi, no i te matki się przyzwyczaiły do tego, że po prostu same wychowują dzieci, a państwo, czyli podatnik, za to płaci, tak. No i najgorsze jeszcze w tym wszystkim jest to, że wszyscy ci, którzy tłumaczą to w ten sposób, że nie mówią do ludzi, słuchajcie, weźcie się za siebie, zacznijcie mieć swoich policjantów, zacznijcie pilnować na swoich ulicach, niech ludzie z waszych ulic pilnują waszych ulic, tak? Idźcie do tej policji, idźcie do prokuratury, pracujcie jakoś. Jeżeli policja przyjdzie i powie, kto zabił tamtych czy tamtych, no to doprowadźcie do tego, żeby skazano tego mordercę, bo ten morderca zabije za pół roku znowu kogoś. Nie możecie ich chronić. No ale oni wszyscy nie mieszkają tam. Oni mieszkają w innych dzielnicach, oni mieszkają w innych miejscach, tam gdzie jest bezpiecznie, tam gdzie jest policja, jest w zasadzie wypominana, żeby pomagało. Także że te społeczne, polityczne zażalenia doprowadzają do tego, że jest coraz gorzej i coraz gorzej i coraz gorzej i lepiej nie będzie. A najbardziej na tym traci normalny obywatel jakiegokolwiek koloru skóry, który po prostu chce uczciwie pracować i chce uczciwie żyć. Także, że idiotyczne pomysły lewactwa doprowadzają do ruiny. Doprowadzają do ruiny miasto, no bo na przedmieściach to już 40, 50, 60 lat temu biali po prostu uciekli z miast na przedmieścia, a miasta żyją z tego, że podatnicy płacą te wszystkie te zasiłki, no i podatnicy też chcieliby widzieć, żeby jednak policja robiła porządek, no a bojownicy o sprawiedliwość społeczną po prostu zabraniają. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek do naciśnięcia. Dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach o filmikach. I do następnego zdemonetyzowanego filmiku.
polecajcie, wysyłajcie, wysyłajcie Facebook, Wykop i gdzie się da. Do następnego. Zdrowia.